Dzień dobry, kochani. Jak tam mija dzień, w rano wstaje, to Pan Bóg daje. Najbardziej nie lubię tych hałasów zza okna w takie piękne dni. Jak mógłbym pospać do 12 na przykład, to śpię do 8, bo mnie budzą panowie kosiarze właśnie. Panowie murarze już nieraz mnie zaskoczyli, ale kosiarze? Kosiarze jeszcze nie. Dziś pierwszy raz. Słuchajcie. Śmiać mi się chce, albo nie, inaczej nie, to nie jest śmieszne, bo ja się śmieję ze śmiesznych rzeczy, ubolewam wręcz, jak ktoś wypisuje historię typu, jak to, golf, 3 sekundy do setki, ha, 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 ha. To już ci mówię, wyjaśniam, koleżko, zanim opowiem historię o, już od dawien dawna oczekiwaną o Szymku, to jeszcze opowiem ci pokrótce o Golfie R dwulitrowym turbo zrobionym na 380 koni właśnie. Teraz tak, od czego zacznę? Zwykła R-ka, zwykły Golf R 2 litry. Oczywiście mam papieroski. 2 litry TSI 300 konny w teście robionym przez Driftbox właśnie za pomocą Driftboxa, bo pomiary były robione za pomocą Driftboxa i wychodzi w zwykłej 300 konnej RC 4,5 sekundy do setki w Golfie, który ma to samo oznaczenie R, ale ma 380 koni, dwulitrowe turbo, kuty na 4 łapy, wychodzi niecałe 3 sekundy. I czy ty go chcesz, czy nie, to nie zmienisz tego swoimi komentarzami. Nie masz nawet argumentów jakichkolwiek, żeby poprzeć swoje ha, ha, ha lub też ale hit. Tyle. Jak ja co mogę powiedzieć, no absolutnie, nawet jakbym chciał kogoś obrażać, nawet nie chcę tego robić, nie chcę obrażać nikogo absolutnie w internecie, bo to nie leży w mojej naturze. Wolałbym podejść do kogoś i obrazić go wprost w oczy na przykład. To byłoby dla mnie przyjemniejsze na przykład, jakbym mógł przed kimś stanąć i go obrazić. Oczywiście jakbym miał ku temu powody i chciałbym w ogóle to zrobić, bo czasami wolę obejść szerokim łukiem takiego delikwenta, bo raczej z perspektywy czasu wiem, że nie opłaca się z takimi osobami nawet zdania zamieniać, bo to i tak niczego nie wnosi do ich życia, do mojego tym bardziej. Żadnej satysfakcji mi to nie daje. Więc już ci mówię, zwykła 300-konna R-ka rozpędza się od 0 do 100 km w 4,5 sekundy. 300-konna, 380 R w turbo, kute na 4 łapy, zrobione na hamowni, pomiary robione przez Driftboxa. Wychodzi niecałe 3 sekundy. Dziękuję. Jakieś pytania? No właśnie. Właśnie. No, Helmut hojny bywa czasem. Bardzo godny polecenia samochód, naprawdę, bardzo godny polecenia. Tak właśnie, wystarczy poczytać, popatrzeć. Jest mnóstwo filmów na YouTubie, które pokazują wam jasno i wyraźnie. Są różne, naprawdę są, widziałem zrobionego Golfa na 600 koni, na 600. Ten był na 380, widziałem co się działo. Nie wiem co robi ten zrobiony na 600 koni, ale nie wiem, czy to nie jest lekka przesada, no, ale 380 koni w tym Golfie kutym na 4 łapy wystarczająco zapewni wam frajdę i zaspokoi wasze motoryzacyjne potrzeby. Serdecznie was pozdrawiam i życzę miłego dnia również wam, hejci. I oczywiście pozdrawiam całe studio YouTube, całe studio twórców, całego YouTube'a
i wszystkie małolatki, jak zawsze. Jak zawsze. Mam buziaczki od dwójka Tomka.